Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka gierki Garzmod. Poprzedni odcinek pobił chyba wszelki rekord, jest ponad 140 łapek i ponad 1000 wyświetleń, moi drodzy widzowie, dziękuję wam bardzo. A ja wam mówię, że jeśli jeszcze 99 łapek, to ja już zabieram się za nagrywanie następnego. Dzięki wam bardzo i zapraszam dzisiaj do oglądania. Wracamy dzisiaj do tak naprawdę kwintesencji Garzmoda, czyli do Prop Hunta. Są rzeczy, które się kryją i są hunterzy, którzy ich szukają. Tutaj widzimy, że pan ten Kairo zamieni się w deskę i stoi sztywny, jak nie wiadomo po czym. Nikt nie może go znaleźć. A pan English Guy zamienił się, nie wiem sam co, jednak ten Kairo ma dosyć fajne miejsce. Ja oczywiście teraz nie żyję, bo dopiero to wszedłem do gry, więc na razie sobie troszeczkę pogadajmy. Moi drodzy widzowie, jest wiele modów w KDS modzie i właśnie do was zwracam się z pytaniem. Napiszcie mi w komentarzu, jaki mod, jaki tryb gry chcielibyście zauważyć teraz aktualnie na kanale. Było już wiele, jak się nie mylę, około 8 modów wam pokazałem. chyba go widzi. Ta deszka nie powinna tu być, dobra, udało mi się go znaleźć. Jeszcze jeden tu żyje, niestety nie wiem. A tutaj, patrzcie jakie miejsce. Tutaj ta mała butelka, obok której jest krew. Właśnie wiele modów wam pokazałem, ale tych modów jest jeszcze więcej. Jeśli macie jakiekolwiek wasze zachcianki, napiszcie w komentarzu, ja te mody nagram. Bo jak sam widzieliście, teraz wracamy do Prop Hunta, który jest tak naprawdę takim typowym Garry's modem, bardzo, bardzo dobrze znanym właśnie tym modem. Tutaj też gdzieś jest typek, ale zachylu lotowego. Czym on jest? Kurde! Sam nie wiem. To metalowym drągiem tym? Ej, chyba tym metalową rurą tutaj jest. Jak on się tutaj dostał, to ja na Chiny Ludowe nie wiem. Tak, on jest... Ta metalowa rurka, ten typek, what the fuck? To coś. Ja nie mogę, chyba że to jest śmietnik. Nie, to nie jest śmietnik. To jest ta rura, ja nie mogę. Niektórzy serio są koksami w tej grze. Sam widzicie, jak ktoś się kapnie, co jak robi, to... Za Chiny Ludowe nigdy w życiu bym nie strzelał w rurę obok drabiny. No nie, no nie. Chyba że ten się skapnie. O nie skapnął się, okej. Co jeszcze, że jeszcze ten dwóch, właśnie English Guy i Cyrium, czyli ta nasza flaszka gdzieś tu i ta rura, o której nikt nie wie, o co chodzi. Okej, moi drodzy widzowie, lecimy sobie z tym koksem. Jeszcze 40 sekund, ale mam kadr, ja pierniczę. Ten odcinek będziecie już oglądać na moim wyjeździe, ja jestem właśnie w górach u babci, znaczy teraz nagrywam jeszcze u siebie, wiadomo, ale będzie on opublikowany w sobotę chyba, w niedzielę, nie no, w sobotę obstawiam, że go opublikuję, więc... Będę tam również na wyjeździe coś tam nagrywał. Wow, nawet nie wiedziałem, że tutaj można dojść. Jakby tutaj się dało dojść... Nie, tutaj... Nie wiem, czy się dałoby tak puszką skakać, chociaż chyba by się dało, ale... Próbuję tu jakoś dojść. 13 sekund! 13, 10 sekund! Moi drodzy widzowie, no! Nie, oni są poza mapą! Zobaczymy, nikt jednak ani tej flaszki, o flaszka zaczyna uciekać, flaszka zaczyna się bawić, no bo już ostatnie sekundy udało się, wygraliśmy, czyli my jako rzeczy. A teraz będę łowcą, więc będzie również ciekawie. Miejmy nadzieję, że nikt się nie zamieni w tą rurę, bo masakrycznie dobre miejsce. Okej, 38, 37 sekund ciemności, więc skoro jest ciemno, no to dupa. Możemy sobie zabetować, że kto może wygrać, to ja zabetuję, że bet hunter, hunterzy wygrają 50, minimum 100, a dobra, tam bet hunter 100. Zaryzykuję, zabetowałem stówę na hunterów, na nas, na łowców, więc mam nadzieję, że wygramy. Okej. Okay. Ja pierniczę, katar niemiłosierny. Nie miałem kataru, a nagle mam, jak zaczynam nagrywać, co chyba słyszycie nawet. Dobra, 10 sekund do końca. Widzicie, jak szybko minęły te 28 sekund? Nie widzicie, no nie kłamcie. Dobra, lecimy z tym koksem. Ja już sobie biorę SMG. Dobra. Uuuu! Pancerz ten z Fallouta, ja pierniczę, ale bajer! Wygląda jak Tesla, tylko że taki fioletowy bardziej. Dobra, moi drodzy, żeby szukamy czegoś to... O! Gin! Zabicie! Znaczy, dajcie mi zabić, nie zabicie. Moi drodzy widzowie, mam pierwszego killa. Jak sami widzicie, ja pamiętam, że ostatni odcinek z Garry's Moda, który był również przed ostatnim odcinkiem ogólnie. Jest tam ktoś, chodź tu puszeczko. Wiesz o tym, że ja cię kocham? Buuu! What the fuck? Jakim cudem to je nie zabiło? Ja pierniczę, ja... Dobra, ta rakieta je nie zabiła, ale dobra, moi drodzy widzowie. Poprzedni odcinek z Garry's Moda, w którym był właśnie Prop Hunt, czyli przedostatni odcinek ogólnie mówiąc, również był Prop Huntem.
Co ja powiedziałem w ogóle? Przedostatni odcinek, który był Prop Huntem, również był Prop Huntem. Dobra, nieważne, niech będzie i tak. Również otrzymał od was wiele łapek i również akurat właśnie ja zdobyłem first killa i od razu właśnie to była jakaś butelka biegnąca gdzieś przede mną, więc dobra, ciekawe to jest. Zostało jeszcze raz, dwa, trzech, okej. To tutaj nie powinno być chyba. A nie, dobra, może i powinno być. Nie wiem. Szukamy dalej, moi drodzy widzowie, bo jeszcze trzech gdzieś tam żyje i jeszcze tych trzech gdzieś tam jest. Normalnie można by było fajną piosenkę o tym napisać. O ile się nie mylę, to puszka nie może się wspinać. Mam nadzieję, że się nie mylę. Oh fuck, tam nie można było... Skąd miałem wiedzieć, że tam nie można było? Że tam jest blokada. Tradycyjne testy. Jak coś stoi i wygląda nienaturalnie. O, jeszcze jeden, to okej, rozwalili jeszcze dwóch. Zobaczymy. Cześć śmietnik, cześć deska. Ktoś tu strzela, może ktoś coś znalazł. Dobra, tu niestety nic nie ma. Ach. Slender i Matthew. Slender, why burning? Slender podobno się gdzieś pali. Tylko co to ma w ogóle oznaczać, to do końca nie wiem. Tutaj widzimy, że ktoś właśnie tutaj zginął. Chyba. Panowie! Where are you, bitches? Jak robot brzmiałem. Nie! Jeszcze tylko jeden! Jeszcze tylko Slender! O, no proszę. Admin ich zbanował. Za to, że ghostują. Fajnie. Ghosting to jest takie coś, że macie znajomego, który jest w przeciwnej drużynie i mówi wam, gdzie jest na przykład jakaś rzecz, co nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Wy jesteście hunter, macie znajomego w rzeczach, w propach i ten typ, który już na przykład nie żyje w tych propach, mówi wam, ta puszka jest tu, tutaj właśnie po lewej, tak, tu o po lewej, stój, po twojej prawej, no i strzel w tą puszkę na dole. No i on ci po prostu podpowiada wszystko, co nie? Oczywiście również i może być po prostu bardzo dobry gracz, który po prostu zna te miejscówki większość, zna te dobre miejsca itp. itd. i po prostu chodzi, no ale mimo wszystko nieraz są to po prostu kosterzy, no i niestety tak jest, sam widzicie, że pół serwerów teraz wywaliło, no dobra, cztery może osoby. One more, please kill one more. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze tylko jeden, zabijcie ich. Ja zabetowałem. Hehehe. 50 sekund, żeby znaleźć jedną głupią puszkę, deskę. No może krzesło? Nie krzesło. Ani nie stół. Nie wiadomo co. Ja pierniczę. Może gdzieś tu, może nie. Ile ta drabina ma życia? No to jest chyba normalna drabina, co nie? Normalnie już by nie żyła, tak mi się wydaje. Sam nie wiem. Zaryzykuję ostatnie strzały. Niby nie tracę życia, ale mimo wszystko... No nie wiem. Ten odcinek również będzie krótszy. Po prostu przez to, że... Nie, dobra, to mój. Że to wszystko jest na wyjazd robione, więc ja muszę te kilka odcinków jeden dzień wrzucić. To trochę masakra, nie wiem, czy się uda. Nie, przegram to ostatnia sekunda. Nie wiem, gdzie była ta puszka, czy cokolwiek. Co? Nie, ja myślałem, że to się rusza. Dobra, niestety nie. Props win, wygrali tamci, ja przegrałem stówę, no ale trudno, zdarza się, no. To się zdarzyło, już się nie odstanie. Dobra, lecimy z tym koksem, mamy 30 sekund jeszcze, bardzo fajnie. Zamienię się w puszkę, o, deskę, yeah! Dobra, jestem deską. Uuu! Trzymając prawie możemy się pokręcić, więc to jest bardzo fajne. Jakieś realistyczne miejsce dla deski. Jestem deską, co, gdzie byłbym normalnie, gdybym był deską? No, na pewno nie tu. Dobra, to było głupie. I mogę się wspinać jako deska. Zajebiście! Dobra, moi drodzy widzowie, miejmy nadzieję, że się uda, bo już nie ma czasu, ja nie wiem, gdzie się ukryć. What the fuck? To też nie jest normalne miejsce dla deski. Ja pier... O, ja pierniczę. Dobra, moi drodzy widzowie, myślę, że to jest dosyć dobre miejsce, tak mi się chociaż wydaje. Może nie tu jeszcze, ale tu. Aha, bitches! Dobra, jestem deską, która podtrzymuje metalowe coś, nie wiem, ale słabo trochę widać. Kurde, nie będziecie widzieć tej pięknej akcji. Może mnie ktoś znajdzie, a może nie. Jak ktoś mnie znajdzie, to zacznę spieprzać, ale nikt nie widzi od tyłu. Wy też nie widzicie, bo przecież ja to samo nagrywam. Dobra, lecimy z tym koksem. Hmm.
zobaczymy jak to będzie. O, jest, jeden przeszedł, nie, idź ode mnie, proszę. To będzie krótki odcinek, około 12-minutowy, tak więc, no może 13, no, to jest taka norma, co nie? Jeśli chodzi o Garry's Moda, ja zawsze nagrywam albo 2 lub 3 gry maksymalnie, rundy. Dobra, ja tu dalej jestem deską. Ja skaczę, dobra, mam nadzieję, że mnie nikt nie widział, bo ja nie widzę, co jest obok mnie. Można poryzykować, można sobie pobajerować i jako taką wygrać. Ale... O, ktoś we mnie strzela, ale ktoś obok mnie strzela. Ja się boję strzałów, ja jestem tylko małą deską, która ma 20 życia. Nie wie, co ze sobą robić, więc podtrzymuję. Ja nie śpię, bo trzymam metalowe drągi. Niech będzie i tak. Nie ma to jak mieć katar i próbować gadać przez 11 minut. Dobra. Ale w górach ja wyzdrowieję. Lecimy z tym koksem, 11 minut. Na razie tylko jednego u nas zabili. Reszta się trzyma, bardzo fajnie. Serio, mam bardzo dobre miejsce. Tak mi się chociaż wydaje. O, ktoś zginął, ale to u nich. A, okej. Nie, no to jest nudne! Cześć. Dobra. O, tam był jakiś typek chyba. Bycie deską, ja pierniczę. Brzmi jakbym był kobietą, która nie ma piersi, ale to nie, nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. A powiedziałem to i popatrzyłem na licznik, było 11-11. Przypadek? No cóż, ostatnio pisałem rozprawkę z polskiego i miałem 333 słowa. A trójkąt ma 3 boki i 3 kąty. I 3 wierzchołki. 3. Illuminati. Confirm. Half-Life 3 wyjdzie. Potwierdzam info. Dobra, nie wiem gdzie te nuby są. Wow. Ktoś tu gdzieś coś nawalał. Dobra, się tutaj wbije takiego buga graficznego. Znaczy ja jestem poza mapą, poza tym, tak więc luzik, ale ktoś tu gdzieś był, coś obok mnie. Ale wszyscy się u mnie zaje, fajnie ukryli. Więc chyba my to, wydaje mi się, że to wygramy. Dobra, ja sobie pochodzę gdzieś, bo to na pewno nie jest zbyt ciekawe. Teraz jestem puszką, niech będzie. Cześć, hunterzy, znajdziesz mnie? Pochodzimy sobie, zobaczymy. Tak, że ostatnia minuta, więc wiecie. Można sobie pozwolić na takie pobieganie po mapie. Zwłaszcza, że te nuby nic nie widzą. Dobra. Jeszcze od nich żyje? Nie no, 4 hunterów żyje, a ja nie, tego nie potrafię znaleźć. Cześć. 50 sekund. Dalej ich nie widzę. Może oni myślą, że ja jestem z nimi. O, tam jest jeden. Cześć. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie może pogonić. Jezus Maria, spadłem. Dobra, mam 10 życia, już jestem jaja. 38 sekund. Widzi mnie tamten noob. Cześć, spadaj do mnie. What the fuck, on mnie nie zauważył. Mózg rozwalony. Nie, to są jaja jakieś normalnie. Chodź tu. Chodź tu. Tu jestem. Nie ma mnie. Cześć. Chciał być. O, to jak on mnie nie zauważył, on na mnie patrzy. Czy to jest normalne, serwis, kiedy za tobą śledzi ciebie butelka whisky? Butelka, jakakolwiek butelka apteczna. Butelka whisky, od razu jakieś skojarzenia. Cześć. Ja pierniczę, ja ciągle za nim chodzę. Co za debil. Bir, to jest piwo. LOL, dobra, moi drodzy widzowie, no mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej wam się podobał. Jeszcze takiego gonienia nie miałem, no. Mam nadzieję, że wszystko wam się podobało jak najbardziej. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!